Jeśli masz problem z organizacją czasu, zostań na chwilę. Niech dobry Bóg zarządza twoim czasem. Oddaj mu właśnie swój czas. Oddaj mu to, co masz do zrobienia. Słuchaj go, do czego on cię wzywa. Pozwól mu ustalać, jakie masz priorytety w życiu, co powinieneś najpierw zrobić, a co jest mniej istotne w jego oczach. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjmij to błogosławieństwo i rzeczywiście pozwól Bogu wziąć twój czas i nim zarządzać.